tutaj widzimy, pani Sofia się dorwała do organu. Tak. I teraz właśnie zgodnie z tymi zwrotami trenuje. Czy codziennie pani trenuje tutaj? Nie. Nie, dzisiaj. Tak. Trzeba trenować, ile się da, żeby instrument rozgrać. Na razie jakieś usterki występują teraz. Są jakieś usterki w organach teraz tutaj? Nie. To cud, ale nic, żartujemy, ale będziemy tutaj jeszcze właśnie się starali zidentyfikować, ale właśnie korzystamy teraz z okazji. Będziemy nagrywać, jak występuje tutaj pani Zofia. Tak. Sofia Sergejewna. Sergejewna, o, przepraszam. Transmitowana ona na całą Ukrainę, tak? Tak. I to jest msza w języku ukraińskim. Ty będziesz grała podczas mszy? Nie. A Robert? Robert, właśnie. I Robert, to była pani Violeta. Tak. Dobrze. A my sobie w międzyczasie cały czas tutaj słuchamy, jak organy pracują. I kolejny utwór, jaki tu będzie? To będzie. Teraz będzie Foggetta. Także już wiemy, co będziemy słuchać. Klawisze się nie zostają, wszystkie zawory, wentyle, wszystko chodzi jak należy. Tutaj akurat pani Sofia będzie teraz nam kolejny utwór wykonywać. Teraz szuka, gdzie tutaj organistki są trzy w parafii. Ty jesteś najmłodsza, nie? Tak. No, ty masz 17 lat chyba, nie? Tak. No. I czy w czasie mszy się zdarza grać w niedzielę, czy tylko dają takie młode, w takie dni powszednie? W niedzielę, ale nie zawsze, dlatego że ja jestem w innej parafii w niedzielę i tam jestem organistką i katechetką. Aha, daleko ta parafia jest? 130 minut. Będzie ludokapłański. Ludokapłański, ludokrólewski. Thank you.
miała jedną piosenkę. To teraz znajdziemy, tak? Nie mam. No i znalazły się nuty, tym będzie razem, tak jak słyszeliśmy, nie jeszcze, ja słyszałem. Tak. Pod twą obroną, tak? Będziesz grała, to na pewno będą słuchacze. Także bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, nara! Przed chwilą zakończyliśmy nagrywanie kilku utworów, które zaprezentowała, tam trenowała jedna z organistek z tej parafii, pani Zofia. Popatrzmy teraz jeszcze w międzyczasie, jak wygląda z zewnątrz bryła tej katedry w Zaporożu. Teraz akurat mamy troszeczkę taką pogodę, że lekkie chmury się pojawiły na niebie. Wczoraj tutaj nawet padało, ale proszę mi wierzyć, że to jest ciągle powyżej 35 stopni. Ciężko się tutaj, że tak powiem, z tym klimatem oswoić, jak się nie jest przyzwyczajony. Ale miejmy nadzieję, że nam się to uda i troszeczkę się też jeszcze później chodzi. Zobaczmy. Ta bryła to jest taka, to jest kościół nowy z 2004 roku. On został postawiony w tym czasie właśnie. Wzorowany, jak czytałem na internecie w opisie, na wzór bazyliki świętego Piotra. No oczywiście na tyle, na ile pozwalały tutaj możliwości. Teraz chwilowo nic nie słyszymy w środku. Nie wiem, pani Zofia chyba nie będzie na razie ćwiczyć, a może zaraz ją słyszymy ponownie. Ona tutaj od kilku godzin już, że tak powiem, żaguje, jak to mówią te organy, ale to jest bardzo dobrze, bo zwłaszcza, jak jest taka temperatura, organy schną, one się wtedy rozstrajają. Ale jeżeli się je cały czas używa, to też jest dobrze dla instrumentu. Ten instrument wtedy pozwala poprawnie pracować. Nie ma tylu sterek. Każdy klawisz jest sprawdzony, wykorzystany. Jakby troszeczkę jeszcze przyglądać się, podstrajać na bieżąco, on na pewno będzie swoją wolę tutaj spełnił. Teraz idziemy ten materiał, który zarejestrowaliśmy z koncertu pani Zofii, wstawić.